Hej, cześć. Znajdujemy się w restauracji Pinola. Chciałam Wam przedstawić mojego młodszego kolegę, Kulkę. Dzisiaj zrobimy steka. Jakiego mięsa użyjemy? Entrecote. Bez kości. Bardzo proszę. Pokaż nam, jaką wygląda. Mięsko. Kroimy. Kroimy na steki minimum przynajmniej 3 cm, żeby ładnie się później wysmażało. Tylko z połowy. Nic nie robimy, leżakuje. Nie, no chwilę tylko. Ważne, żeby miało temperaturę pokojową, żeby nie wrzucać mięsa prosto z lodówki na grilla czy tam na patelnię. Stek najlepszy, żeby był, musi mieć przynajmniej te 12 uncji, czyli przynajmniej te 300 gram. I chodzi o ten tłuszczyk. Ludzie ogólnie się go boją. Myślą, że mięso jak ma tłuszcz, no to będzie niezdrowe. A taka jest prawda, że wołowina powinna być troszeczkę przerośnięta. Musi mieć tłuszcz. To jest ten cały smaczek. No. I co będziemy z niego robić teraz? Osmażymy. Lewa, prawa, odpoczynek, jemy. Przypraw nie dajemy. Nie. Jak będziemy robić tą wołowinę? Na dwa sposoby. Najpierw pierwszy sposób zrobimy go tak sobie tylko na patelni z grubym dnem. Tak. Lewa, prawa. A drugi sposób pokażemy, jak robimy go u nas w restauracji na co dzień dla klientów. Patelnia musi być nagrzana, tak? Średnio. Średnio nagrzana. Ważne, żeby dno patelni było grube, żeby to nie była jakaś cieniutka patelnia. Jak długo z każdej strony? To zależy, jaki stopień wysmażenia. My ogólnie preferujemy i na co dzień grillujemy zawsze medium. Czyli mięso ma od 60 do 64 max. I takie jest mięso najlepsze. Najważniejsze to jest mięso. Jeżeli mamy dobre jakościowe mięso, dobrej jakości, to was szkoda je podwójnie zabijać i wysmażać na miód. Dobrze, gdzie można kupić takie mięso? Dobre mięso, wołowe. Najlepsze mięso wołowe to kupujemy u rzeźnika prosto. No właśnie. Albo w sklepie tylko typowo mięsnym. Pomijamy gotowe steki pokrojone już. Tak, tak. Pakowane na przykład tam próżniowo w marketach. Ponieważ to już są pozbawione w ogóle soku. Czyli nie kupujemy gotowego steka, tylko zawsze, żeby nam odkroił, ponieważ wtedy wszystkie te soki zostaje w mięsie. Proszę pamiętać, żeby kupować dobre mięso, wtedy mamy dobre poprawy, prawda? Tak. Najważniejsze to w sumie, żeby jak bierzemy mięso, żeby go po pierwsze nie klepać, tak. I nie dziurawić go termometrem. Bo wtedy wypływają... Tak, no to jest... No, działanie to nic tak nie daje. Teraz tak, mamy dwa sposoby. Robimy pierwszy sposób. Możemy albo mięsko sobie namacerować po prostu olejem, tak. Albo patelnią. I dziupkę. Na drugą stronę. Zawsze jak odsmażamy mięso, to od siebie do przodu, nie idzie w drugą stronę. A dlaczego? No bo jak pryśnie, to będzie bolało. To jest bardzo cenna rada. Średni ogień. Będziemy robić medium, czyli mniej więcej około 2,5 minuty z jednej strony i z drugiej. Nie przekładamy mięsa lewa, prawa, nigdy. Wtedy się wysusza. Tak. Tak, dobra krowa nie zła. My dajemy tylko pieprz, sól i dobrą oliwę. Ale ma dobry sposób na pieprz. Najpierw go prażymy, a później w moździerzu albo w młynku do kawy. Stek mamy usmażony. Odpoczywa. Jak długo? Około 2 minut musi sobie zawsze odpocząć. I co największy błąd w restauracjach i ogólnie w domu, jak robimy? W domu, że biorą ludzie steka, od razu go kroją, dają na talerz. A jak on odpocznie, co będziemy z nim robić? Jeść. A nie będziemy przyprawdawać? No przyprawimy, ale tylko do smaku. Nie zalewamy żadnym sosem. Jak dajemy sos, to zawsze obok. Aha. Nie psujemy smaku mięsa. Rozumiem. A na przykład jaki sos byś podał do tego steku? Zielony pieprz. Mm. Sos na bazie zielonego pieprzu i brandy. Gruba sól. Z jednej strony czy z obydwu? Z jednej. I pieprz. Ale za dużo tego pieprzu nie dajesz. Mogę powąchać ten tak. Pieprz? I tak przyjdzie smakiem. Ładnie pan. Zresztą czuć.
Jak sprawdzisz w domu, to zobaczysz. A teraz będzie degustacja. Zobaczymy, co zrobiliśmy. Co zrobiłeś? No, daj spróbować. Ja też chcę spróbować. Taki małeczek. Pyszne. Pyszne. Polecam wszystkim. Jednego styka mamy zrobionego, teraz będziemy robić drugiego. Jak będziemy robić drugiego styka? Drugiego robimy na bardzo prosty sposób. Grill ceramiczny, węgiel. A właśnie, powiedzmy, co to jest ten grill ceramiczny. To jest to jest to jajo. Tak, to jest piec, grill i wędzarnia w jednym. Mówi się na to fachowo Big Green Egg. Jest to nasza ulubiona zabawka w kuchni. My na tym grillujemy, pieczemy, kończymy dania, wędzimy. Grillujemy tak naprawdę na żywym ogniu, węgiel drzewny i gruby ruszt. Na chłopskie razy po prostu odpalamy i rzucamy. Teraz bierzemy mieszanie z to już? Tak. Mięso oliwą polewamy. Lekko, albo olejem rzepakowym. Z obydwu stron, tak? Tak. Powiedzmy, dlaczego olejem rzepakowym, a nie innym? No bo się nie pali. No i teraz wkładamy. I teraz tak. Niby tu jest żywy ogień, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie kontrolować temperaturę. Staramy się... Jaka musi być temperatura? Około od 180 do 230 stopni. Tutaj możemy sobie kontrolować przelot powietrza. Momentalnie mamy tutaj termometr w Celsjuszach i Fahrenheitach. Około 4 minut i jest tak będzie gotowy. Tak. Po wyciągnięciu będziemy solić, pieprzyć. Tak, i oliwa. Dobrej jakości oliwa. To się nie pali. Nie pali się. To robi teraz swoją robotę. No i obracamy. Możemy tak, steka wykończyć, że od razu dajemy sobie go tam do odpoczynku. Czasami możemy wykończyć mięso i niektóre dodatki, że dorzucamy po prostu drzewo smakowe, jakieś wióry. Na przykład? No, najczęściej używamy drzewa wiśniowego. I podwędzamy. Proszę. Pięknie. I teraz też odpoczynku. Też. I oczywiście tylko pieprz, sól, oliwa. Nic więcej. To mogę posypać? Można. Z jednej strony, prawda? Tak. Soli się nie boimy, pieprzu też się nie boimy. To więcej dałam niż tyle tamtym. No ładnie pachnie. Szkoda, że nie czuję z tego zapachu. Ile, jak długo będzie odpoczywać? Chwila. Chwila, to znaczy się minuta? Półtorej minuty. On musi, on też nie może być mega gorący. Proszę. Spróbujemy. Pyszny. Naprawdę dobry. W smaku jest inny. Jest lepszy. Struktura mięsa jest inna. Tłuszcz się inaczej zachowuje na bardzo takiej wysokiej temperaturze i pachnie. Czyli pachnie jak na działce. Jakbyśmy go na działce. Dokładnie, tylko jeszcze piwo tak. I mamy tak. Imprezę. Dzięki bardzo, dowiedziałam się dużo od Ciebie. Myślę, że jeszcze mi pomożesz. Luźno. Dzięki.